Cześć, tu Ernest. Fabuła pierwszego sezonu nowego rozdziału w końcu rusza do przodu. Kilka tygodni temu wszystko stanęło w miejscu i wygląda na to, że nadeszła pora coś rozkręcić. Dwa dni temu cała wyspa została pokryta białym puchem. Na północ od przyjemnego parku za to pojawił się nowy lodowy tron. Niedaleko farmy Furii pojawiło się nowe iglo. Jeszcze jedno iglo zostało postawione niedaleko zielonych żywopłotów. W sumie na dzień dzisiejszy mamy już przynajmniej 5 iglów? Następnego dnia zaszła kolejna porcja małych zmian. Domek w słonych strzechach został napadnięty przez gang bałwanów. Zrobiło się tutaj trochę przez nich ciasno, ale sama scena, którą tutaj przygotowali, jest ciekawa. Najważniejszą zmianą, która zaszła wczoraj na polu bitwy, muszą być śnieżyce, które od czasu do czasu odbywają się podczas zwykłych meczów. Śnieżyce w Fortnite nie zawsze są takie same. Raz są one do zniesienia, ale bywają i takie, które strasznie ograniczają naszą widoczność. A do tego wiatr staje się bardzo głośny. To, kiedy się zaczyna, ile trwa, w jakim kierunku i z jaką siłą wieje taka śnieżyca, jest losowe. Co ciekawe, ten mini-event, który obecnie trwa w grze, może być powiązany z fabułą tego sezonu. Kilka tygodni temu na światło dzienne wyszła misja Narodziny Chaosu, za którą można odblokować taki oto ekran wczytywania. Jest na nim wiele ciekawostek. Możemy tutaj zobaczyć zdjęcia z przeistaczania Billy 8 w jego alternatywną wersję. Jest tutaj jeszcze ujęcie przedstawiające całą armię szlamu, sekretny włas czy kostka Kevina. Na ten moment interesuje nas dokładnie ten monitor, na którym jest widoczna analiza pogody z satelity. Z tego co widać, zdaje się ona wskazywać na silne wiatry i śnieżyce, co idealnie pasowałoby do tego, co teraz dzieje się na wyspie. Zobaczymy, co jeszcze się wydarzy. Przypuszczam, że przez następnych kilka dni na mapie, około 15, będą zachodzić kolejne mniejsze czy większe zmiany na wyspie, a śnieżyca będzie coraz silniejsza. Nie zdziwię się, jeśli się okaże, że pogoda na wyspie jest sterowana przez tego oto pana w tym sekretnym skarbcu. Sama śnieżyca przypomina mi event z 7 sezonu, ale wtedy wyspa miała cały czas gęstą mgłę i śnieg. Dobrze, że w tym sezonie takie śnieżyce są tylko raz na jakiś czas. Poza tym do gry wkradło się kilka szczegółów. Myślę, że na wspomnienie zasługuje to, że nasze postacie w Fortnite rzeczywiście oddychają. Spójrzcie na to. Śnieg ma wpływ na to, jak będzie wyglądało lądowanie naszej postaci. Jeśli robimy kilka kroków po śniegu, to po wylądowaniu pojawi się kłębek śniegu i śnieżynek. Podskoczcie jeszcze raz, gdzie nie ma śniegu i pojawi wam się klasyczny dymek. Taki fajny szczegół. W Fortnite można otrzepać się ze śniegu. Na koniec puszczę wam dźwięki, które Hypex wstawił na swojego Twittera. W plikach gry są wzmianki o łagodnych śnieżycach oraz o ciężkich śnieżycach. Możliwe, że te drugie dopiero nadchodzą.
I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.